Jak wszyscy wiemy, wczoraj zdarzyła się tragiczna katastrofa lotnicza w Smoleńsku, w której stracili życie prezydent Polski, pan Lech Kaczyński, jego żona, różni wysocy urzędnicy państwa polskiego i osoby towarzyszące wraz z biskupem polowym Wojska Polskiego. Wyrażając mój głęboki ból i współczucie, zapewniam o serdecznej modlitwie w intencji ofiar i o wsparciu dla ukochanego narodu polskiego. Polska grupa zaintonowała pieśń Dobry Jezu, a nasz Panie. Z głębokim bólem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, jego małżonki i osób towarzyszących. Zginęli w drodze do Katynia, miejsca kaźni, tysięcy polskich oficerów zamordowanych 70 lat temu. Wszystkich polecam miłosierdzia panu życia. Czynię to jego na całym świecie.